Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze widzę, że nikogo z nami nie ma, ale myślę, że już za chwilę pierwsze osoby dołączą do naszego wydarzenia. Witam już serdecznie pierwsze osoby. Z tej strony Tomasz Piotrowski. Mam wielką przyjemność być dziennikarzem magazynu Replika. Replika to jedyne czasopismo LGBTQIA w Polsce. Wielką przyjemność być dziennikarzem, ale przede wszystkim też wielką przyjemność dzisiaj przeprowadzić tą specjalną, wyjątkową rozmowę z osobami, które wczoraj świętowały wielką, myślę, rocznicę 20-lecia związku, czyli posła Krzysztofa Śmiszka i europosła Roberta Biedronia. Osoby, chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że najbardziej znaną gejowską parę w Polsce, co myślę, że jest wielkim wydarzeniem, wielkim uznaniem i przede wszystkim to jest wielkie wydarzenie, czynić takie honory tej najważniejszej pary gejowskiej w Polsce, na którą wszyscy patrzą, którzy wszyscy oglądają. No i dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać z nimi więcej właśnie o tym związku. Tak sobie myślałem, czy rzeczywiście uda się ominąć politykę. Pewnie jednak nie, bo jednak miłość osób LGBT+ w Polsce nie jest tematem niepolitycznym, a przede wszystkim politycznym. A więc tego tematu pewnie nie uda się ominąć, jednak mam nadzieję, że o tym porozmawiamy, głównie o ich związku i poznamy też te tajemnice i szczegóły, których pewnie jeszcze nikomu być może nie zdradzili. Więc już teraz zapraszam naszych dzisiejszych gości. To mi chwilkę zajmie, ale mam nadzieję, że niedługo. Osoba już jest, czyli pan poseł Krzysztof Śmiszek już za chwilę powinien być z nami. I pana Roberta również już zapraszam, a więc mam nadzieję, że też za chwilę dołączy. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że mnóstwo użytkowników dołącza do naszej rozmowy, więc bardzo, bardzo się cieszę. Witam was wszystkich, dobry wieczór. Oczywiście wszyscy czekają na tę tajemnicę waszego związku, więc mam nadzieję, że takie rzeczywiście się pojawią gdzieś tutaj. No, zobaczymy, jak zostanie poprowadzona rozmowa. Chociaż z tego, co widziałem, to rzeczywiście już przez ostatni czas cały czas. O, dzień dobry, panie Robercie, witamy serdecznie. Dobry, udało mi się. Udało się uciec z jednego wywiadu prosto na drugi, tak? Tak, postawiłem kropkę nad i w TVN24 i już jestem z wami. Dziękuję za zaproszenie i przepraszam za dwuminutowe, trzyminutowe nawet już opóźnienie. Nie ma najmniejszego problemu. My się bardzo cieszymy, że przyjęliście nasze zaproszenie, bo też jest dla nas duże wydarzenie, że zdecydowaliście się trochę o tym opowiedzieć, a przede wszystkim wyróżnienie dla nas, że też znaliście dla nas czas, bo jak widziałem, to tak naprawdę przez te ostatnie 3 dni to non-stop jakieś wywiady i duża część też o waszym związku właśnie. Wszyscy patrzą na tą gejowską parę w Polsce. No tak, rozdzieloną jakieś 1000 kilometrów. No właśnie, tak jest. Bo może to jest recepta na Wiesz co? 20 lat. Do tego właśnie przejdziemy, właśnie do tej recepty i pytanie, co tam to, za tą receptą waszą jest na ten długotrwały związek. No ale pytanie przede wszystkim najważniejsze, jak świętowaliście? Wczoraj, czy może już wcześniej świętowaliście, na to, że ten czas nie pozwolił się spotkać? Wczoraj to było trochę mało czasu, ponieważ wczoraj to trochę poświętowaliśmy przy wspólnej porannej kawie, ale spędziliśmy miły, romantyczny weekend nad polskim morzem w Gdyni. Była piękna pogoda, było mnóstwo wolnego czasu tylko dla siebie, więc zawsze wtedy, kiedy mamy taką możliwość, a tych możliwości mamy niestety mało, to uciekamy gdzieś tam od tego zgiełku politycznego, medialnego, pracowego, zawodowego i organizujemy sobie jakiś taki prywatny czas dla siebie. Coś więcej może? Co, tylko spacer nad morzem? Czy jakaś wspólna kolacja gdzieś? Robert, to ty powiedz, ale bez dużych szczegółów. Było? Po 20 latach? Nie, była też fajna, to było w sobotę, tak? Była fajna, bardzo miła, fajna kolacja w dobrej knajpie w Gdyni, więc było bardzo, bardzo miło. Bardzo sympatycznie, przy winie, przy świecach, w dobrym miejscu. Tak było. Czyli to była wasza najlepsza randka w życiu, czy były lepsze? Nie, no były lepsze. Słuchajcie, no 20 lat jesteśmy razem. Ten związek się zmienia, on jest jak wino. No oczywiście jest coraz ciekawszy, ale on ma swoje ups and downs i ma swoje płomienne chwile, ale ma też takie letnie chwile i czasami mrożące, więc to różnie to bywa. No, wydaje mi się, że w ogóle ja, szczerze mówiąc, bo jesteśmy ciągle pytani o ten związek, ja czuję się niekomfortowo, ponieważ
Ja mam mieszane uczucia co do tego, że się komuś gratuluje, że jest na przykład 20 lat w związku i oczekuje się też, że da się jakieś recepty na związek, bo wydaje mi się, że tu nie ma recept i też nie powinno się nikomu tam, nikogo wtłaczać w jakieś takie schematy, że trzeba być w związku i ten związek powinien być taki, czy taki, czy owaki. Każdy związek jest inny, nasz związek jest taki. On ma swoje jakieś tam cechy, być może właśnie to, że często jesteśmy daleko od siebie, sprawia, że bardziej ze sobą tęsknimy i wtedy jak wracamy do domu, to jest ciekawie, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że są fantastyczne związki, w których ludzie przebywają ze sobą prawie 24 godziny na dobę i tam też się ciekawie dzieje, więc i też wydaje mi się, że są ludzie, którzy nie chcą być w związku i też oczekiwanie, że będą w związku i nie gratulowanie im tego, takiej decyzji też nie jest fair, bo wiele osób chce być samych i to jest ich też wybór i mają do tego prawo. Natomiast wiesz co, no, ja się zgadzam z Robertem o tyle, że nie ma co przekładać jakichś swoich personalnych czy osobistych doświadczeń życiowych na oczekiwania czy na życia innych. Natomiast ja sobie tak myślę, że dla bardzo wielu osób, no bo chyba tak jak, znaczy zgadzam się z Robertem, że nie dla wszystkich, ale dla bardzo wielu osób znalezienie tej drugiej połówki czy bycie z kimś, kogo się szanuje, kogo się kocha, kogo się lubi, przy którym czujemy się bezpiecznie, przy którym otwieramy się na maksa, przy którym tak naprawdę nie ma, no, prawie żadnych tajemnic. Wydaje mi się, że nie ma takich związków, gdzie, chociaż nie wiem, może są, ale gdzie ludzie nie mają już naprawdę nic przed sobą do ukrycia. Jest ważne, jest dobre, jest też takie dające po prostu poczucie jakiegoś osadzenia czy poczucie stabilności. Myślę, że dla wielu osób, nie dla wszystkich, poczucie stabilności, ale też poczucie posiadania oparcia w kimś, takiego bezgranicznego i takiego naprawdę takiego oparcia bezwarunkowego w tym sensie, że nie doznaje się jakiejś oceny, jakiegoś takiego, nie wiem, prześwietlania, jest czymś fajnym, po prostu jest czymś dobrym, co daje nam jakiś taki komfort też w życiu. To nam, znaczy, ja mogę mówić za siebie. Bycie w stabilnym, fajnym, rozumiejącym, tolerancyjnym związku mi daje motywację i chęć i jakby taką energię do robienia innych rzeczy. Myślę, że bardzo wiele z nas, wielu z nas, osób, które nas obserwują dzisiaj, teraz, ma ze sobą doświadczenie jakiegoś rozstania czy doświadczenia samotności i nikt mi nie powie, że doświadczenie dojmujące, doświadczenie samotności czy rozstania, szczególnie jakiegoś burzliwego, pomaga się skupić i pomaga robić inne rzeczy w życiu. No tak chyba nie jest, ale no, tak jak mówię, to jest nasza recepta na fajne życie, na fajne pożycie wspólne. To jest nasza recepta na to, żeby fajnie funkcjonować. Dużo otwartości i zrozumienia, dużo takiej tolerancji dla siebie, ale też już po 20 latach mamy takie swoje przyzwyczajenia, które znamy się na wylot, wiemy, co się w danej chwili może wydarzyć. I ta przewidywalność też jest fajna, też jest miła. Myślałem, że nudna. Nie, nie ma nudy. Nie, nie jest. Ale też wydaje mi się, że każdy związek ma swoje jakieś reguły i też nie można się dawać wtłaczać w jakieś takie reguły, szczególnie te reguły, które kultura nasza czy społeczeństwo próbuje wtłaczać, że związek, nie wiem, musi być tylko i wyłącznie monogamiczny albo tylko i wyłącznie otwarty. Każdy ma swój sposób i każdy sobie tam sprawdza, jak ten związek powinien wyglądać i z tym pewnie w jakiś sposób eksperymentuje i sobie to układa, więc ja nie cierpię takich wszystkich tych schematów. Wydaje mi się, że związek jakiś emocjonalny też na przykład z psem czy z kotem może być równie trwały i pełen wierności i trwałości
i znam takich wiele związków jak z człowiekiem i oczywiście pomijając inne aspekty, których nie dostanie się, to również może być równie ciekawe i naprawdę dla mnie dekonstruowanie tych mitów o małżeństwach, o związkach mnie to bardzo kusi, bo znam każdy związek praktycznie jest inny i ma swój urok i powinniśmy to szanować i akceptować. I super, że o tym zaczynamy mówić powoli, bo rzeczywiście ta monogamia w związku już chyba powoli odchodzi do lamusa, szczególnie w naszym środowisku. Warto o tym mówić, że to wcale nie musi być ten najlepszy model w związku, którym wszystkiego, do którego powinniśmy wszyscy dążyć. Ale też zapytam o te początki, bo tutaj jak pan europoseł wspomniał o tym, że jak się wraca do domu, to jest fajnie, to pan poseł trochę był zawstydzony, ale ja słyszałem, że to pan właśnie Krzysztof tutaj pierwszy zaczął ten związek i był pierwszym, który tam biegał za panem Robertem i chciał się tutaj... O nie, nie biegałem, hello. O, moja siostra nawet ogląda nas dzisiaj. Pozdrawiamy moją siostrę Anię. Nie no, biegania nie było, ale zapewne jak się jakieś dwie osoby spotykają, to ktoś musi wykonać pierwszy krok i to chyba ja byłem tą pierwszą osobą, która wykonała pierwszy krok. To znaczy mi się Robert od razu spodobał od pierwszego wejrzenia, z tego co słyszałem od Roberta. Nie było tam wzajemności, przynajmniej na początku. Jakoś nie byłem w centrum zainteresowania, ale jakby tak, no ja jestem osobą bardziej nieśmiałą niż Robert, ale w tym przypadku zawalczyłem i wydaje mi się, że chyba z sukcesem, ale nie wydaje mi się, tylko... I ile trwała ta walka o to serce pana Roberta? Ja nie wiem, parę miesięcy podchodów chyba było, tak, Robert? Nie wiem, niedługo pewnie, bo... To we mnie też trafiła, więc i cieszę się, jestem bardzo szczęśliwy. Muszę wam powiedzieć, że jakoś sobie nie wyobrażam życia bez Krzysztofa, tyle sobie miłych słów mówimy publicznie teraz, ale wydaje mi się, że też to jest potrzebne, żeby o tym mówić, bo w polskiej polityce i w ogóle w życiu publicznym jest mało takich par, chociaż znam kilka takich par otwarcie jednopłciowych, ale o tym się bardzo mało mówi, o uczuciach, o tym jak wyglądają te związki, jest bardzo dużo stereotypów i mitów na ten temat i też nawet jeżeli czasami mnie to mierzi już, jakoś uwiera, że znów po raz kolejny trzeba o tym mówić, to uważam, że trzeba o tym mówić, trzeba o tym pisać i też chciałem podziękować przy okazji replice, która jest wspaniała i którą kocham, zachęcić wszystkich do prenumerowania i do wspierania. Ekstra, prenumerujcie nawet 5 egzemplarzy, zamówcie dla babci, dla dziadka, ponieważ replika robi super emancypacyjną, wspierającą, zmieniającą nas na lepszych i lepszej i te naprawdę wielkie dzięki za to wszystko. My przez te wszystkie lata towarzyszy nam też replika w naszym związku, prenumerujemy i wspieramy i dziękujemy wam za wszystko, co robicie. A my też bardzo dziękujemy, bo oczywiście nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale też repliki nie byłoby, gdyby nie pan europoseł Robert Biedroń, bo to jest jego pomysł i to od niego wszystko się zaczęło, więc to też my dziękujemy za ten pomysł, który my staramy się kontynuować. Mam nadzieję, że nam wychodzi, chociaż nie dostaniemy jakiejś bury od naszego ojca. Mega, mega wam wychodzi i gratuluję też waszemu redaktorowi naczelnemu Mariuszowi Kurcowi i całemu zespołowi, bo to jest naprawdę ciężka praca, ludzie sobie nie zdają sprawy, ile to kosztuje nie tylko finansowo, ale przede wszystkim czasowo, energii, żeby to wszystko zrobić. Przypomnę, to jest całkowicie praktycznie wolontariat, replika, jak napisała Joasia tutaj w komentarzu, jest super. Tak, bardzo dziękujemy, ale wracając do waszego związku, bo oczywiście chcecie to już obrócić w jakiś temat polityczny i w ogóle wyjść poza temat. 14 lutego 2002 roku. Co się wtedy wydarzyło? Co to było już? Przypieczętowanie związku, czy tylko jakaś kolacja? Czy co się wtedy wydarzyło? Tego na pewno nie zdradzimy, nawet Pudelkowi tego nie zdradzimy, a co dopiero poważna, jakim jest replika, ale rzeczywiście trochę jest tak, i to jest, śmiejemy się już z tego od samego początku, że no liczymy początek naszego związku na 14 lutego 2002 roku. Wtedy wyjechaliśmy razem jeszcze, w sensie ja byłem wolontariuszem w kampanii przeciw homofobii, Robert był szefem tej organizacji.
Wyjechaliśmy kilka dni wcześniej na taką dużą konferencję do Berlina. No ja tak się kręciłem koło tego Roberta, kręciłem, ale jakoś tak nie klikało. No jakoś tak wyszło, że 14 lutego kliknęło i nie wydarzyło się w sumie nic takiego, o czym można mówić publicznie, ale albo nie można mówić publicznie, ale... Każda nuda, słuchajcie, naprawdę, nie wydarzyło się nic, o czym teraz myślicie. Dołączył do nas Tomik, który pisze, pamiętamy, bo chyba Tomik był z nami, prawda? Tak, wtedy, nie. Tak, Tomik, super, że jesteś z nami dzisiaj na... Może on nam powie, co nam się wydarzyło. Nie, Tomik nic to nie może... Nie był z nami na randce, halo. Tomik to powie, to go zastrzelimy. Więc tak, to się jakoś tak zaczęło, że 14 lutego, to jest strasznie kiczowata data i naprawdę ludzie myślą, że my jesteśmy jacyś kiczowaci, a to rzeczywiście jest liczenie początku naszego związku. A to kto pierwszy powiedział kocham cię? Pewnie ja, bo ja to czasem mówię. Tak, ale nie Robert, bo Robert jest taki bardzo... Nigdy o tym nie myślałem, ale chyba ja. Znając życie, to byłem ja. Ja jestem no proszę. Na zewnątrz, Krzysztof bardziej wewnątrz. Ja jestem bardziej ekstrawertyczny i Krzysztof jest introwertyczny. Jesteśmy inni w tym sensie, więc wydaje mi się, że to mogłem być ja. Ale to, wiesz, to czasami nie trzeba mówić kocham cię, żeby dostawać tego dowody. Ja je dostaję praktycznie nawet nie każdego dnia, ale w każdej sekundzie naszej wspólnej drogi. I to jest też fascynujące, że jakoś nie potrafimy sobie wyobrazić życia bez tego. No to jest ciekawa kompozycja chemiczna, że ta chemia tak konstruuje nas, że sobie nie wyobrażamy życia bez drugiej osoby. Dla mnie fascynujące doświadczenie też, obserwowanie tego wszystkiego. No tak, ale mimo, że te 20 lat życia minęło, to ja też staram się znaleźć jakieś panu zdjęcia do tych naszych grafik na Instagramie. Stwierdziłem, że mama, może dziś się całują, może coś takiego, żeby pokazać tą miłość, ale tego raczej nie pokazujecie. To wynika z tej homofobii, której w Polsce cały czas doświadczamy, czy po prostu nie chcecie się pokazywać publicznie w takich sytuacjach? Ja jestem... Ja jestem... Fotografia miała w tych latach. To są czasy u kamienia łamanego. Wtedy jeszcze nie było aparatów fotograficznych. A tak serio, to ja jestem chyba trochę pruderyjny, więc mnie krępują tego typu sytuacje, ale jakby mówiąc już bardzo, bardzo poważnie, to znaczy mnie się wydaje, że i często o tym mówimy, chociaż nam jest łatwiej robić różne rzeczy, albo byłoby łatwiej robić różne rzeczy, czy okazywać sobie uczucie w sferze publicznej, to trochę tego też nie za bardzo robimy, ale pewnie dlatego, że tak wszyscy zostaliśmy, no nie wiem, no jako społeczność LGBT trochę tak wytresowana, czy tak trochę wychowana, że wychodząc gdzieś na zewnątrz, czujemy wewnętrzny opór, albo każdy z nas pewnie wie, każdy, kto jest, należy do mniejszości, wie, że istnieje coś takiego jak stres mniejszościowy, to znaczy po prostu czujemy się bardziej obserwowani, czujemy się bardziej, nawet jeśli nie jesteśmy obserwowani, to myślimy, że jesteśmy obserwowani, bo społeczeństwo doprowadziło do takiego myślenia u nas, że nam można mniej, że nam nie wypada, że też narażamy się, okazując sobie uczucia na ocenę, albo na, co najmniej na ocenę, albo na agresję. Mamy parę takich doświadczeń w życiu jeszcze sprzed kilkunastu lat, gdzie tej agresji doświadczyliśmy na ulicach i pewnie wiele osób, które nas ogląda, również ma takie doświadczenia, więc nie ma co się dziwić. Nie ma co się dziwić nie tylko Śmiszkowi i Biedroniowi, którzy zostali tak wychowani przez kulturę, czy jesteśmy przecież zanurzeni w tej całej kulturze, ale przez kulturę, czy przez społeczeństwo. To co dopiero dziwić się osobie, która no, nie jest osobą publiczną i nie jest na świeczniku, czyli nie ma takiego parasola ochronnego, jaki mamy ja czy Robert, więc... Zupełnie mnie nie dziwi, że wiele osób LGBT nie okazuje sobie publicznie uczuć.
ale uważam, że trzeba to zmieniać. To znaczy, każdy, kto czuje się na siłach, to zmieniać. Każdy, kto ma choć w sobie trochę takiego buntowniczego myślenia albo jakiejś beztroski takiej też trochę, to uważam, że trzeba próbować, bo dla mnie najważniejsze, jeśli mówimy o tej stronie tożsamości, jaką jest orientacja seksualna, czy tożsamość płciowa, czy w ogóle tożsamość, to dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest po prostu widoczność. I też jakby śledzę replikę od samego początku i wiem, że wam też przyświeca takie, jedna z najważniejszych wartości dla was jest widoczność, dlatego też bardzo wam dziękuję za te setki czy dziesiątki już wywiadów z różnymi osobami, które mówią o sobie, bo widoczność daje nam prawo do, albo inaczej, może nie prawo, ale widoczność daje nam mandat do tego, żeby w ogóle mówić, że istniejemy, a potem upominać się o swoje prawa. Bez widoczności nigdy nie będzie następnego kroku. Jeśli ludzie nas nie będą widzieli, jeśli społeczeństwo nas nie będzie dostrzegało, to nasza walka o nasze prawa będzie często przegrana, bo będziemy zawsze zdarzać się ze ścianą i z argumentem, że przecież was nie ma, że przecież się nie upominacie, że jesteście jakąś super małą mniejszością, z którą nie należy się liczyć. I ja uważam, że jeśli cokolwiek chciałbym jeszcze robić w życiu dla społeczności LGBT, a chciałbym robić wiele, ale to tę najważniejszą rzecz, którą chcę robić, to jest uczynienie nas jeszcze bardziej widocznymi, nas jako społeczności. No pewnie. Jak sobie wyobrażacie wasz ślub? To Krzysztof ma tu pełno wyobrażeń. Złota karoca, 16 koni, my w smokingach, przed nami małe dziewczynki i mali chłopcy sypiący płatki kwiatów, nie żartuję. Nie, no, myślę, że to się ta koncepcja się zmienia. Ja miałem taką wizję, żeby to zrobić z pompą, jeśli wtedy będzie możliwe, ale ile można marzyć? Ja bym po prostu chciał, żeby była taka możliwość. I czy zrobimy to w zaciszu Urzędu Stanu Cywilnego, czy zrobimy to z wielką pompą na Wawelu, to już jest jakby moim zdaniem drugorzędna sprawa. Najważniejsze jest to, żeby doprowadzić do takiego przesilenia politycznego, a żeby wreszcie politycy, bo tak jak już społeczeństwo nas zauważa i przecież ponad 60% osób w Polsce popierał ideę czy związków partnerskich, czy może troszeczkę mniej, ale mimo wszystko dużo równości małżeńskiej. Tak najważniejsze jest to, żeby zmiana polityczna nastąpiła, a nie zmiana tylko w mentalności społeczeństwa. I ja bym chciał, żeby każdy z nas miał prawo do decydowania, czy chce wstąpić w związek, czy tego związku nie chce, czy uważa, że to jest ważne, czy też nieważne. Możemy bojkotować instytucje małżeństwa, ale mnie się wydaje, że najważniejszy jest wybór, żeby mieć prawo do wyboru i czy się chce w tym związku być, czy nie. A dla mnie w ogóle też jako dla prawnika najważniejsze jest też to, żeby moje państwo, na rzecz którego ja i Robert pracujemy bardzo ciężko, szczególnie w ostatnich latach, kiedy jesteśmy politykami i naprawdę robimy cholernie dużo rzeczy, żeby to państwo po prostu nas uznało, nas rozpoznało, nas uznało nas za pełnoprawnych obywateli i dało nam prawo do albo do mojego wielkiego greckiego wesela, albo do jakiegoś po prostu bardzo kameralnej imprezy, która tak naprawdę potwierdzi, że moje państwo uważa, że jesteśmy równymi obywatelami. Do tego to chyba przede wszystkim my jako replika na pewno życzymy panom, żeby to rzeczywiście się wydarzyło i się obi się to spełniło. Słyszałem, że Onet się już prosił na wasze wesele, to ja też się już praszam od razu z góry, bo też bym chciał. Zapraszamy. Więc też mam nadzieję, że to się wydarzy. I na koniec krótki teścik. Nie wiem, czy kojarzycie panowie taki teścik ze ślubów, że się tam pytają, kto za co odpowiada i sprawdzamy, czy pary się dobrze już zdają na tym etapie swojego związku. Ja udzieliłem kilkaset ślubów jako prezydent miasta, więc trochę doświadczenia w tej sprawie mam, chociaż takiego testu jeszcze niestety nigdy nie przechodziłem. Dobrze, to krótki teścik u nas, 5 pytań. Panowie odpowiadacie imię tylko osoby, która za to odpowiada. Pierwsze pytanie, kto częściej się kłóci? Ja. Dobrze, czyli zgodnie, dobrze, zaliczone. Kto pierwszy przeprasza? Krzysztof. Kto jest dużą łyżeczką? Czym? Jak śpicie, kto jest tym, który się przytula, jest tym przytulającym? To zależy od fazy.
No, to jest chyba na zmianę. To jest... A, okej, czyli zmiennie. Kto częściej całuje? Ja, Robert. I kto wynosi śmieci? Krzysztof. O, no, komu? Biedny. No. I to wszystkie moje pytania. Już nie będę pytał te szczegóły łóżkowe, bo pewnie będziecie chcieli odpowiedzieć. Ale widać, że związek partnerski, na bo jednak... Na privie. No dobrze, to się umówimy już. Czekam, bo mojego priwa na Instagramie czytają moi asystenci i asystentki. Bądźcie grzeczni. Mojego też, więc spokojnie. To chyba lepiej, żeby nie wiedzieli. Chyba, że wiedzą. Nic nie wiedzą. Nic nie wiedzą. Specyfika jest taka ludzi publicznych, że niestety bardzo mało mamy prywatności i wiele z takich narzędzi, które wydają się, że powinny pozostać prywatne, jak na przykład telefon, który dzisiaj tak jest podsłuchiwany Pegasusem przez PiS, ale Instagram, Twitter, Facebook nawet jest obsługiwany przez naszych asystentów i asystentki, więc ostrzegamy was. Musicie to załatwić inaczej. Dobrze. Więc jeszcze raz życzę tego ślubu, więcej prywatnego czasu, takiego tylko ze sobą, bez asystentów, bez kamer i bez fotografów, bo to też jest taki element, chyba że ostatnio cały czas gdzieś tam pewna gazeta poluje cały czas na pana Roberta, jak sobie robi nową fryzurę dla swojego narzeczonego, czy w różnych wersjach to jest nazywane, więc to też jest zawsze piękna historia. Tak, tak. No to jest niestety specyfika życia publicznego, że tabloidy się bardzo i nie słyszałem, co mówisz, Krzysztof? I też cena, którą się płaci. Cena, którą się płaci, ogromna cena. To znaczy wiele osób ma, szczególnie media społecznościowe, kreują taką chęć pokazywania się, zaistnienia i tak dalej, ale jest pewna granica, po której przekroczeniu to naprawdę zaczyna ciążyć i człowiek cieszy się z takich małych chwil, kiedy nie jest podglądany, kiedy właśnie nie robią ci zdjęć, kiedy jesteś u fryzjera, kiedy po prostu nie musisz być na świeczniku i to są najpiękniejsze momenty, które z Krzysztofem mamy niestety coraz mniej, bo ja i Krzysztof wybraliśmy to życie publiczne. Więc oby ich było jak najwięcej w przyszłości, przez kolejne 20 czy jeszcze więcej lat. Tego wam życzę i ja, i też w imieniu całej repliki oczywiście składamy te serdeczne życzenia. Dziękujemy wszystkim osobom, które razem dzisiaj z nami uczestniczyły. Oczywiście też zapraszamy do prenumeraty naszego magazynu. Będzie nam bardzo miło. Dziękuję za te miłe słowa. I cóż, wszystkiego dobrego dla wszystkich. Wszystkiego dobrego, dużo miłości, dużo swobody, dużo tolerancji i dużo, dużo wolności dla każdego. Love is love. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki.